No i proszę, proszę. Jest piękna nowa miejscówka, nawet z miejscem medytacji. O, jak super. No to tu się rozmówimy. Punkt nawigacyjny, mamy 5 na 6, no i pięknie. No i 3 questy plus ten jeden, tutaj będzie się działo. Tu idę ogarnąć sprzęcik jeszcze. No i pięknie, sporo tutaj zadanek, zaczynamy. Przepraszam, kojarzysz może tego człowieka? Kojarzę. Szukam kogoś, stałego bywalca w okolicy. Nazywa się Flynn, widziałeś go? Chudy facet, łysy, ma znamie na prawym ramieniu. Nie? Szlok! Moja załoga chce wkrótce wypłynąć z portu, ale muszę najpierw spłacić dług, który mam u Flynna. Nie zostawia się niedokończonych spraw, zwłaszcza nie w takim miejscu jak Zawodzie. Później są z tego same problemy. Możemy coś zrobić. Flynn już kilka dni temu powinien był wrócić drogą z północy. Tam zaczęłabym poszukiwania. Chodź ze mną. Chodź ze mną. Na wyprawę. Nie znoszę Dobra. Prosić obcych o pomoc, ale prędzej wejdę boso do płonących piekieł, niż zacznę się tu kręcić w pojedynkę. Tutejsze wejdę boso. Wyjątkowo paskudne skubańce, a ja nie chcę zostać jedną z nich. Wejdę boso. Proszę pani, ja tutaj mam naprawdę bardzo dużo spraw, także wyjdziemy na trak, jak już wszystko ogarnę, dobrze? Kata. Nie bądź taka. Kata kojarzy się z jedną grą. Mówię śmiertelnie poważnie. Słuchaj, no Tomaj. O, uszanowanko, nieznajomy. Ej, spójrz na mnie. Jeszcze z tobą nie skończyłam. Nie spuszczam z ciebie oka. Jesteś tak promienna jak zachód słońca nad Zawodziem. Przestań pajacować, Tomaj. Sprawa jest poważna. Oboje wiemy, że topielców każdego dnia przybywa. Słuchaj, kochana, zabiorę się do roboty, przyrzekam, z ręką na sercu. Oby tak było. Albo następnym razem, jak cię zobaczę, pójdę prosto do szefa. Hej, ty. Nie jesteś stąd, co? Słuchaj, mam propozycję. Ty mi pomożesz, a ja pokażę ci, jak przetrwać na tym zadupiu. Pomóż mi szukać świeżych zwłok wyrzuconych na brzeg. Ty sprawdzisz, czy mają coś cennego, a ja spalę ciała. I zbierz wszystkie graty, które znajdziemy po drodze. Jasne? Słuchaj, no Zoltan. Nic się nie martw. Nie raz robiłem to po pijaku. Patrzcie, Kata Tomaj, ale będzie ekipa zaraz. Tu jeszcze jedna osoba jest do zahaczenia i mamy też questik, nie? Do poszukiwań. Dziurawy jak ser od niezliczonych rzutów nożami. Od manekina ciągnie się smuga krwi wątpliwego pochodzenia. Może od tego Tomaja, Zoltana. Zoltan! O nie, Lumir. Co się dzieje? Ta gamratka Gnimo okrutnie mnie obiła. Ja się tym zajmę. Nie, czekaj. Trzeba im pokazać, że nie mogą mną pomiatać. To muszę być ja. Potrzebuję tylko, żebyś zebrał parę dzikich, czerwonych grzybów, które rosną poza murami. Tych, które wywołują nudności. Zdobądź je dla mnie, dobra? Jeśli zapuszczę się tam w tym stanie, oberwę gorzej niż od glimy. W porządku. W porządku, mam po drodze. Idę z ekipą. Patrzcie. No naprawdę mamy po drodze, ale teraz wypytamy sobie o tą Katerinę. Katerina, jest tutaj może? W tym zadupiu? Zawodziu? Nigdy o niej nie słyszałam, ale sani może tak. To ta niezwykle towarzyska dostawczyni. Seni? Senu? Będziemy orła pytać?
Może orła cień? Pani Jesseni? O, dostarczyciel kuriozów. Katerina? Mówisz o Katerinie Kresen? Ta starucha zmarła, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Mówili, że jest stara, aż mózg się marszczy. Spalono jej szczątki i pochowano z tyłu, pod murem pamięci. Możesz złożyć jej wyrazy szacunku. Nie odwiedza jej zbyt wielu ludzi. No to uwaga, ikoniczny handel. Handel, proszę państwa, weźmiemy sobie, bo i tak mamy 420 milion, w ogóle mamy pieniędzy. Trzeba coś na łeb, czyli czapka. 39 czapka, losujemy. Lupieć. Szkoda. Dobra, tylko spokojnie. Schowaj to, zanim ktoś zauważy. Patrzcie. Dobra, patrzcie, jaka czapa wyleciała. Gdy zadasz jakiekolwiek obrażenia, zyskujesz premię do pancerza, efekt... Chyba to już mam gdzieś, nie? O, wyposaż wszystkie legendarki. A nie. Dobra, premia do pancerza. Pancerz jest spoko. No i mamy. Mamy całego legendarnego. Elegancko, spokojnie będzie można iść. Dalej na przygody. I nawet dalej na fabułkę już do końca, więc... Przedmioty już mamy. To tam na dole gdzieś? Tam na dole trzeba się dostać, tak? Kurz, kwiaty na grobie. Tak, to dostanę się tam na dół. Z ekipą, może przejdziemy. W porządeczku. A macie jak coś to w wierzchowce? Jakieś płoteczki? Kateriny Kresen zmarła w wieku 68 lat. Uparta do samego końca. Nigdy nie poprosiłaś o pomoc. Teraz już nie musisz. Spoczywaj w pokoju, pomarszczona łajzo. To jest ten chłop, nie? Kres, to ten ledwo zipał tam. Dobra, ledwo zipał. Tu mamy jeszcze Nestorów, jakieś remedia. Ja ci kręcę, ile zadań. No, powiem wam, że tu jest zadań od groma, ale idziemy śledzić w sumie to. Czyli tu mamy jakieś czerwone grzyby i Flynn. Dobra, Flinta. Szukamy. Widzę go. I patrzcie. Na Bogu. Flynn naciągasz. Jest jednym z nich. No niestety, to do wody z nim. Żeby zatrzeć do wody. Kurde, ale my teraz jesteśmy byczki. Legendarne byczki. Cóż, Flynn. Chyba jesteśmy kwita. Ano, był. Szkoda, że tak marnie skończył. Mimo wszystko doceniam twoją pomoc. Przykro mi. Dlaczego? Ach, masz na myśli Flynna. Niepotrzebnie. Takie rzeczy często się tutaj zdarzają. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Zawodzie to nie miejsce dla ludzi o słabych nerwach. Muszę się stąd zbierać. Masz tu coś za fatygę. Dobrze, dziękuję. Do miliona sobie dołożę. O, i mamy... Mamy miksturkę, przepięknie. To jeszcze tutaj do 400 musimy sobie dobić. No i jeden punkt nawigacyjny, z tego co wiem, będzie tutaj w tej twierdzy. W tej twierdzy na 52. Dobra, to jeszcze znajdę sobie te grzyby. Czerwone. Tu są jakieś grzybki. Dobra, grzybki są. To możemy sobie wrócić. I tu widzę, że jeszcze jedno zadanko zrobili. I wiecie co? Przy okazji znalazłem jakąś laskę dla Timue. Tu Timue sobie tutaj odwiedzimy. Tak. No widzicie, no niekiedy takie questy są poboczne, gdzie musimy coś znaleźć po prostu. I zadanko się rozpoczyna, albo jakiś szereg zadań. Więc to ciężko powiedzieć, gdzie to może być wszystko, nie? Bardzo drobne grzybki. Ach, niestrawność murowana. Teraz muszę tylko wymyślić, jak je przemycić glinie do zupy. Naprawdę? Ty będziesz tak robił? To po co ja ci pomagałem? Ty jesteś niedobry chłop. Ja nie będę pomagał takim.
Dosyć już z Mefistem gadałem. Ej ty, szef chce z tobą pogadać. Podejdź no tutaj. To jest szef? O, jest szef. Lyndon. Doszły mnie słuchy, że jesteś bardzo pomocny. Być może miałbym dla ciebie robotę. Zeszłej nocy pandyci dostali się do miasta i ukradli kilka rzeczy ze wspólnych zapasów. Nadal sprawdzam jak. Gdyby udało ci się je odzyskać, bardzo by mi to pomogło. No i zawodził oczywiście. Ten tutaj to Orton, moja prawa ręka. Będzie ci towarzyszył. Załatw to dla mnie, a może w przyszłości znajdę dla ciebie więcej pracy. Dobra, znajdzie. Znajdzie więcej pracy. Ja? O, jestem tylko starym szelmą. W zawodzie to miasto szubrawców, wyrzutków i ludzi, którzy nigdzie indziej nie pasują. Jeśli masz problemy i odpowiednio dużo monet, chętnie ulżymy ci z jednym i z drugim. Już nie bądź taki fanfaramfa. Bardziej szelmą, włóczęgą, przystojnym łotrem z królewskiego portu. Ale to wszystko to przeszłość. Ktoś musiał utrzymać tutejszych w ryzach. Ten mi się coś nie podoba. Ten mi się nie podoba. On może tutaj być głównym złolem. To co się dzieje? Tu mamy jeszcze... Pomóż Tomajowi spalić świeże trupy. Skradzione zapasy. Okej, okay, to sobie zrobimy, bo będą kolejne kościki, nie? Co ten dranie Lyndon ci powiedział? Że ukradliśmy te zapasy? Wyrzucił nas z zawodzia. Wzięliśmy tylko to, co nam się należało. Oby się tym udławił. O kurde, no i widzicie. Wyrzucił ich. Które to są? Nie, Lyndon by tego nie zrobił. To szelma, ale noża w plecy nie wbija. Znaczy wbija, ale nie uczciwym ludziom. Zaraza, chyba rozpoznałem kilku typów zdoków. Ja... muszę przewietrzyć głowę. Widzimy się później u Lyndona. Chłopie, było widać. Było widać po chłopie. Było widać, to wiecie co, jeszcze tutaj sobie zbierzemy i wracamy. Ale tamten gnyb to... coś nie gra, coś nie gra. Chociaż to jeszcze bym sobie... O, to bym sobie jeszcze odniósł przy okazji. Co to jest? Posążek? Podejdź no, pokaż. A, to tylko zwykła lalka. Dlaczego nie mówisz tak od razu? Cóż, powinna wyglądać jak ja. Przedstawia mnie. Zrobiłam ją dla kogoś, pewnego dziecka, dawno temu. Mojego być może? Tak, była mojego dziecka. Miało taką samą, która też wyglądała jak ona. Ciekawe, że bagno przyniosło ją tu do mnie z powrotem. Po tak długim czasie. Może kiedyś sprowadzi z powrotem i moje dziecko. O, pani. Ale tu widzę, że jest zadanko. Aha, dam radę. Po prostu się zmęczyłam. Pakuję się, żeby odwiedzić sąsiadów. Biedaczyska mają gorzej niż ja. Zakażeni, porzuceni. Pałęsają się po bagnie, aż ich pochłonie. Ale skoro już tu jesteś, to pomóż starej kobiecie. Zanieś te zapasy do Baridana, Durai i Raldina. Potraktuj ich życzliwie, albo dowie się o tym bagno. No ja już i tak mam przekichany, ale... Zaczyna się od zadraśnięcia malutkim cierniem. Rana się otwiera i wlewa się do niej bagno. Powolutku. Boleśnie rośnie sobie wewnątrz, aż bagno staje się tobą. I to tak jak tamten.
Tak jak tamten majster. Tutaj, nie? Kres. Czyli co my tu mamy? Weź prezenty. Super. To sobie oddamy. Znajdź Baridina, Duraje i Raldina. Wątpię, żeby byli na chodzie, ale może. No to bagno to naprawdę jakiś straszny. Tamten to miał wszystko otwarte. Serce na dłoni. Ja... Tak. Tak, nadal jestem Baridanem. Dziękuję. Podziękuj też Timue. Bez tych ziół dni dłużyłyby mi się bez końca. Przykro mi. Niepotrzebnie. To miejsce jest całkiem przyjemne, gdy dobrze się je pozna. Dość już o tym. Duraj też się przyda odrobina ulgi. Spróbuj na północnym zachodzie. Nie wiem, gdzie podziewa się Raldi. Totalne bagno. Dobra, czyli lecimy dalej jeszcze. W głąb, ale to był Jarosław Boberek, co? No głosy się powtarzają, ale i tak jest chyba jakaś setka, czy ponad setka aktorów dubbingowych, więc i tak pięknie. Zioła przeciwbólowe, tak twierdzi. Nie, dzięki, sama znajdę sobie zioła. Sama się uleczę i opuszczę to bagno na dobre. Zabierz to gówno do Raldina, o ile wciąż żyje. Gdy widziałam go po raz ostatni, szedł na wschód w stronę węży. Życzę szczęścia. W stronę dzikich węży? Przykro mi. Dobra, ten majster poszedł gdzieś tu. Ten Raldin. Dobrze, że nie Rabin. Ale powiem wam, że zagęszczenie questów tu jest spore. Pomocy! Bandyci! On chyba tam wybiegł, nie? To był on? Tak. To był on, jeszcze w miarę na chodzie. Dobra, pogadamy. Nie. Ja szukałem swojego brata. Też jest chory. Nie widziałem go od wielu dni. Bałem się, że wyrosły mu korzenie. Zaatakowali mnie. Próbowali mnie gdzieś zaciągnąć. Jeden z nich wspomniał o obozowisku na wybrzeżu. Jeśli mają mojego brata... Spokojnie. Przyjrzę się temu. Ja nie daruję temu. Czyli to jest to? Obóz bandytów. No patrzcie, jak bardzo dużo tu się dzieje, nie? Ale no, questów jest sporo. To już chyba taka i tak ostatnia partia, więc troszkę się tutaj możemy podelektować, bo wyruszymy niebawem już na Lilith. Będzie finito. Będzie finito, proszę państwa. Gdzie jest ta ekipa? A ten Tomaj podróżuje ze mną. Obóz bandytów, chyba tu. Na górze, co? Tak. Obóz bandytów. Szokujący złomiarz. Zaraz będziesz szokujący, jak zginiesz. Ale się w miarę jeszcze trzyma. Ogólnie to my mamy 9 potek, nie? To jest dopiero sztos. Jesteśmy przygotowani na wszystko. Ale oni nie. Wróć do Timue. Dobra, fajnie, że mamy kumpla. A tu co się dzieje? A, do tego. No to, u Timue się widzimy. Aha, niektórzy myślą, że to my jesteśmy potworami. Są na tym świecie ludzie, którzy potrafią zabrać umierającego chłopca, wyciąć wrzody z jego ciała i sprzedawać je alchemikom niczym zioła. A ty nakarmiłeś bagno ich krwią. A teraz odejdź, mając naszą wdzięczność. Odejdź, odejdź. Jeden punkt mistrzostwa, dobra. No a tutaj wiecie, mamy oczywiście te paragony. Można sobie tablicę przechodzić i tu jeszcze są te
Rzadkie węzły, tak? No dobra, siła woli. Zbliżasz się do rzadkiego węzła, pojawiają się w skupiskach z magicznymi węzłami. Wyższe współczynniki. Spoko, spoko. Trzeba mieć tam jeszcze... wymagania spełnione, nie? 100 starych ksiąg o wyblakłych, poszarpanych grzbietach. Na najstarszym i najgrubszym z nich widnieje tytuł Korzenie i Drzewo, Początek i Koniec Havezaru. Początek i koniec, dobra, z tym się będziemy tutaj jeszcze bujać. Ale to już chyba sobie znajdziemy te materiały. Dobra, patrzcie, tu jest pierwsza ekipa do spalenia. Tak. Świeże trupy. Jeszcze sobie materiały zdobyłem, ale to było łatwe, po prostu jakaś ekipa do zniszczenia. I teraz tak. Ten się ledwo tam na nogach trzyma. Musimy te trupy znaleźć, nie? Jeszcze tu może? Dobra, widzimy się przy kolejnych. To. Tomaj tam będzie widział. Mamy tu ciało. Dobra, mamy tu ciało. Ciało do ciała. Ale to troszkę inna śpiewka. Czyń powinność. Ziup, pięknie. Ja się przesiądę na kucyka. I mnie nic nie tyka. Tomaj! Co to? Chyba tu. Pomocy. Niech ktoś mi pomoże, proszę. Co? Dobra, osamotniony mężczyzna. Śmierć w wodzie. Jest bezpiecznie? No to schodzę. Nie! Jeszcze nie! Kurde, jak na tym. Tutaj. Pozwól mi złapać oddech. To on zginie. Jak na wyspie mgieł. Dobra, schodzę. Zaraza, no i spadł. Ale patrzcie, jaki ten kapitan szkieletów potężny, nie? Oczywiście tu sobie ołtarz dziabniemy. Pięknie. Maksymalną... A, oboli. Niebiosom dzięki. A już zaczynałem myśleć, że nikt się nie zjawi. Wszystko w porządku? Nie. Myślę, że nic mi nie będzie. Muszę tylko odpocząć i zjeść coś ciepłego. Chodź ze mną. To bardzo miłe. Zrobię co w mojej mocy, żeby was nie spowalniać. Ej, z niego się coś wykluje pewnie. Z dziada. A, świeże trupy. Czyli tu powinien być ten trup, nie? Tak. Na to, że ogarnęliśmy całe wybrzeże. Wracajmy zanim wywalą mnie z tej dziury na zbity pysk. Zoltan! Przestań, no mamy dwóch teraz z ekipy. I chyba wracamy. A można tak sobie wrócić? Można. Urzekniesz mnie swoją historią? Chcieliśmy dobić do brzegu, gdy nagle nasz statek został zaatakowany. Z początku wyglądali jak każdy z nas. Ty czy ja. Dopóki nie zabrali każdego z mojej załogi. Ach, stare, dobre topielce. No. Dobra, czyli... do zawodzia. Tu są zapasy. To chodźcie, chodźcie ekipa. Doprowadzę was do miejsca kaźni. Tu się rozejdziemy. A z tamtym jeszcze będą porachunki pewnie. Dobry teleport, dobry. Dobra, kochana. Już dobrze by było mieć cię przy sobie. Tak? A jak to niby zrobiłeś, ty piusie? I kogo ty tutaj ze sobą przyprowadziłeś? Jestem Erwin, przepani. Miło poznać. Mój statek zaatakowano tuż przy brzegu. Ta dwójka była na tyle miła, by mnie uratować. Miła? A to dobre. Tomaj i... ja cię kojarzę. Kręciłeś się tutaj po okolicy. Czekaj, już rozumiem.
Nie zrobiłeś tego sam, prawda? Namówiłeś go do wykonania pracy za ciebie. Co? No co ty? Tego tam prawie nie zauważyłem. Słowo honoru. Dosyć, zamknij się. Teraz ty mów. Powiedz Sylwii prawdę. Sylwia. Pracował samodzielnie. Skłam? Ja tam nie kłamię, no niestety. Wiedziałam. Jesteś skończony, Tomaj. Pakuj manatki i won! Czekaj! Nie, ale ja... Dziękuję, nieznajomy. Zostań na chwilę, poznasz szefa. Przydałoby się nam w zawodziu więcej ludzi takich jak ty. Nie ma kłamania. Kłamanie jest bez sensu. 5 na 6. Czyli tutaj jeszcze troszkę terenów nam zostało, ale pogadam sobie z tym szefem. Tym szefem to nie jest dobrze ogólnie. Witam, Borka. Szefie, prze pana, na mnie można polegać. Nie, nie, muszę się czymś wyróżnić. Szefie, wojownik ze mnie równy dobry jak każdy wojownik. Ech, co za bełkot. Niedobrze. Musisz się czymś wyróżnić. Wypytuj dalej o takie rzeczy, a skończysz w jakimś zaułku z nożem w bebechach. Albo z kamieniem w wodzie. Krew, wino. Zależy, kogo zapytasz. Czyli krew. Oj, nie, nie, nie. Moneta rządzi, podróżniku. Rób co chcesz, ale z pieniędzmi nie igraj. No to patrz moje konto. Widzisz? To ty ze mną nie igraj. W imieniu zawodzia dziękuję. Będę miał cię na uwadze, jeśli pojawi się coś nowego. Ty się możesz pojawić. Większe dobro, tak? To wiecie co? Spróbuję tutaj odczynić tą twierdzę. Tam się gdzieś spotkamy. Chyba, że tutaj jeszcze jad węża. No, te takie rzeczy to sobie odbiorę. Tu może się zobaczymy. No, wiadomo, nie? Wiadomo. Ale punkt nawigacyjny bym sobie odsłonił. No i wiecie co? Mamy tutaj ostatnią krainę odblokowaną. Są zadanka. Wszystkie punkty nawigacyjne. Przepięknie. Troszkę sobie rzeczy zebrałem. Możemy wrócić też do tej guli. No ale mamy. Mamy tutaj ładnie. Więc jeszcze... zadanek mnóstwo. Ale twierdza zdobyta. Cześć, Maten. Co? Razem z Derinem chcieliśmy się wykazać. Poszliśmy do tej jaskini za obozem, żeby wypędzić kultystów. Ale było ich tak wielu. Otoczyli Derina. Ja nie mogłem się do niego przebić. Nie powinienem był uciekać. Nie wiem, jak mam z tym żyć. Jeśli znajdziesz jakiś ślad po nim, przynieś mi go. Nie mam niczego do złożenia w grobie. Ale to dużo żab, co? Dobra, w porządku. A gdzie to jest zadanko? W tym, tak? Cienistej zapaści. No to będzie zapaść. Zawał, zapaść, zamieć. Blizzard. Tego obozu nie da się utrzymać. Lepiej bronić Zarbinzetu, zamiast dać się zarżnąć przez kultystów. I zgnić na bagnie. Udało nam się odnaleźć większość ciał, ale brakowało przy nich czegoś. Amuletów modlitewnych. Noszą je teraz kultyści, którzy obrabowali zwłoki. Ośmieszają naszą krucjatę. Chcę odzyskać te amulety i zabić złodziei.
ale moim priorytetem są ludzie pozostali w garnizonie. Proszę, pomóż nam. Pomóż. Dobra, pomóż. No to tak. Tutaj chyba najpierw sobie wejdę do tego. I po kolei będziemy działać. Tu jeszcze mamy tą gulię. A niewiele już obszarów takich do odblokowania. No tu bardziej jeszcze w tej części. Tego szukałem. Dobra, tu jest. Tu są te szczątki. Daj Derinowi miksturę leczenia. O, jeszcze może go podniesiemy. Tutaj jest taki dungeon z więźniami. Trzeba ich uwolnić. Martin, czyli żyje. Co było w tej miksturze? Pali mnie w drzewiach, ale skoro pali, to chyba działa. No nie wiem. Wracamy? Wracamy. Bracie! Nie mogę w to uwierzyć. Gdybym wiedział, że żyję, zebrałbym jakiś oddział. Nigdy nie powinienem był uciekać. Nie szkodzi, Martin. Chcę się tylko stąd wyrwać. Spokojnie. Wezmę cię do uzdrowiciela. No. Dziękuję, podróżniku. Masz więcej odwagi niż inni. Pewnie Akarat wskazuje ci drogę. Lilith. Dobra, przepięknie. No to teraz myślę, że to sobie jeszcze zdobędziemy. A później te zwłoki. Krzyżowcu! Brucie, najważniejsze w tej chwili to uratować nasze siostry i braci. Gdy będą już bezpieczni, pozbądź się heretyków z dalszych ruin. Bądź ostrożny. Za tymi murami czai się coś nienaturalnego. Brat Warwick. No i proszę państwa, co się stało? Odkryto twierdzę. Okej, czyli tutaj po prostu twierdza weszła. Wiecie co? Wracamy sobie do Gulli, do Erdena i Stomiris. Dobra, po kolei. Czyli odkryto po prostu twierdzę. Pani Wiedźmo? Dobrze. Tak. Daj mi tylko jedną chwilę. Będę jeszcze potrzebować twojej pomocy. Dobrze, czekam. Nekrotyczne badania. Pyk, pyk. Gotowa pani? Chyba idzie. Na środek pokoju. Mikstura jest gotowa. W imię nauki musimy ją przetestować zarówno na kultystach, jak i nie kultystach. W tej okolicy grasuje wielu bandytów. Znajdź paru i dodaj to do ich strawy. I obserwuj, co się wydarzy. Powtórz eksperyment na kultystach na południe stąd. Wróć do mnie później. Pani, ja już nie wrócę. Ja lecę... A, weź miksturę. Ja lecę do piekła później. Także już się nie spotkamy. Obóz bandytów, nie ma sprawy. Miksturka, zobaczymy, czy będą wnętrzności im wypalać. Czy też nie? Obozowisko? Halo? Bandyci? Hop, hop. Mam pićko dla was. Nikt nie chce pićka. Ten świat zwariował. A, tutaj miksturka. Kociołek! Użyj, ukryj się w pobliżu. A patrzcie, tu jest jeszcze zadanko. Czyli tamten mistrz, nie? Się odezwał. Ukryj się w pobliżu kociołka, ale to... Musiałbym widzieć, nie? Macie tu gdzieś kryjówkę dla mnie? Gdzie by się tu skryć? Tu. Erwin.
Aha. Aha. No to super. No to super. Jedziemy na kolejny obóz przetrwania. Znowu kociołek Meneliksa. Proszę tutaj się uspokoić. Dobra. Gdzie ja bym mógł się ukryć? Tu są jakieś zarośla. Nie ma żadnego tutaj. Chyba, że do środka bym mógł wejść, ale to dobra, za chwilę. Nie ma żadnego cienia. Ewentualnie widzę jeszcze tutaj opcję. Tak, a tutaj. Też padną? Czyli troszkę inaczej. Nie świecili się tak bardzo. Gulia! Coś jest nie tak. Wszyscy zginęli. Nie jestem zaskoczona. Raczej rozczarowana. Może ci fanatycy znajdą jeszcze sposób, by dopiąć swego. Ale przynajmniej na razie będzie ich mniej. No i pani Gulio. Znasz Zurka? A, więc poznałeś tego... jego. Tak, znam Zurka i jego... zainteresowania. Choć budzi mój niesmak, jest dla drzewa bardzo ważny. Mhm. Doprawdy? To naprawdę imponujące. Od dawna nie rozmawiałam z drzewem. Musi widzieć w tobie wielki potencjał. A może wielką wartość? A może dam się przeciągnąć na ciemną stronę? A, wiedźma zwierzę. Tak, poznałam ją. Dopiero niedawno wyczułam jej nieobecność na bagnach. Musiała zostać wysłana ze swoim zadaniem wyjątkowo daleko. Dobrze pani, super. To teraz tak, no tu by jeszcze można się kopsnąć. No, troszkę tych zadań zostało. Ale to już niektóre są chyba takie do odebrania, nie? Bo tutaj... No, zobaczymy. Lecimy tu. Jeśli film ci się podobał, zachęcam do subskrypcji i wsparcia kanału na patronite.pl. Wszystkie przydatne linki w opisie. Natomiast kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.